sektor bankowy od wielu lat blisko współpracuje z ubezpieczeniami, sprzedając konkretne produkty i przynosi te korzyści obu stronom. Rzeczywiście wiele też danych, które jest potrzebnych do rozwoju zarówno w ubezpieczeniach, jak i w bankowości, są dostępne w ramach sektorowych baz danych, w ramach baz danych prowadzonych przez izby gospodarcze, przez Związek Banków Polskich, PIU, UFG, BIG Info Monitor. I te dane powinny być ze sobą wymieniane. Jest wiele uwarunkowań prawnych, które przeszkadzają w tym, aby te dane były wymieniane pomiędzy sektorami. Bardzo nam zależy na tym, aby wymieniać zarówno dane, jak i doświadczenia w obu sektorach. I to będzie wpływać na poprawę jakości zarówno kredytów po stronie banków, ubezpieczeń na życie majątkowych, jak i sprzedaży produktów łączonych, polisolokat, które są w tej chwili jednym z głównych motorów współpracy obu sektorów. Rozumiem, że synergia zawarta w tych bazach danych otwiera również perspektywę lepszego zarządzania klientem i lepszego rozpoznania jego potrzeb. To jest tak, że w wielu rynkach i w innych krajach odkryto relacje i związki pomiędzy ryzykiem klienta bankowego i ryzykiem klienta ubezpieczeniowego. To ryzyko jest ze sobą związane, w związku z czym w naturalny sposób należy doprowadzić do wymiany informacji i możliwości korzystania wzajemnie z danych bankowych przez ubezpieczycieli, jak i z danych ubezpieczycieli przez bankowców. To na pewno wpłynie na poprawę jakości polskiego rynku, na większe zaufanie na rynku, w obrocie gospodarczym i na bezpieczniejsze transakcje.